Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. 14 stycznia 2023 roku odbył się mecz pomiędzy Manchesterem United a Manchesterem City. Było to spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Czerwonych Diabłów 2-1. Kontrowersyjna bramka Bruno Fernandesa zadecydowała o tym, że United doprowadziło do wyrównania, a mecz ostatecznie skończył się właśnie ich zwycięstwem po bramce Rashforda. Bramkę dla City zdobył Jack Grealish. I dzisiaj poanalizujemy sobie z tablicą taktyczną chwilę, jak wyglądało to spotkanie. Mam notatki przygotowane na tą analizę i zacznę od tego, że posiadanie piłki w tym spotkaniu wynosiło 71% do 29%. Oczywiście na korzyść Manchesteru City. Jeżeli chodzi o strzały, 8 do 5 dla United, 4 do 1 w strzałach celnych. I to pokazuje, że biorąc pod uwagę posiadanie piłki, ten plan taktyczny w tym spotkaniu trenera Ten Haga sprawdził się. Przynajmniej na tyle, że United tworzyło więcej sytuacji w stosunku do City. Natomiast City tak naprawdę nie stworzyło aż tylu dogodnych sytuacji, żeby zdobyć bramkę. Nawet expected goals to potwierdza, ponieważ 1,7 dla United, 0,65 dla Manchesteru City. Będę posiłkował się tutaj składem, dlatego będę czasem spoglądał i przechodzimy sobie do analizy. Jako niebieskich mamy zawodników Manchesteru City, natomiast w kolorze czerwonym Manchester United. Będę sobie tutaj spoglądał również na moje zapiski, żeby wiedzieć, co już omówiliśmy, natomiast co będzie za chwilę do omówienia. Jeżeli chodzi o Manchester City, wyjątkowo w tym spotkaniu Manchester City budował akcję bez schodzących bocznych obrońców. Oni byli ustawieni szeroko, tutaj Akanji, Nathan Ake z piłką operowali, Cancelo, Kyle Walker i w tej sytuacji tutaj wyżej Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, z przodu Haaland, Riyad Mahrez i Phil Foden. I teraz tak, City zawsze dąży do tego, żeby mieć pięciu zawodników tutaj wysoko. Jest to zazwyczaj wchodzący wyżej Bernardo Silva, wiadomo, trójka ofensywna i zawsze jeszcze tam gdzieś chce się wcisnąć Kevin De Bruyne na przykład, czy wysoko idący boczny obrońca. I w tej sytuacji ustawimy zespół Manchesteru United. Oni ustawieni czwórką i tutaj było bardzo fajne ustawienie, jeżeli chodzi o odcinanie możliwości zagrania. Zawodnicy tutaj Rashford po lewej stronie, po środku Martial, po prawej Bruno Fernandes i za nimi Eriksen, w środku pola Fred oraz Casemiro. Fred z zadaniami indywidualnymi do krycia Kevina De Bruyne, także Kevin De Bruyne będąc gdzieś w wyższych okolicach boiska, był po prostu cały czas kryty przez Brazylijczyka Casemiro do zabezpieczenia. I tutaj zawodnicy United tworzyli specjalnie miejsce do grania do bocznych sektorów, zabezpieczając przede wszystkim środek, ustawiając się wężej. Także zarówno Fernandes, jak i Rashford byli ustawieni wężej, żeby wymusić w tej sytuacji zagrania do bocznych sektorów. Tam też dużo się rozgrywało, dużą rolę w meczu odegrał Kyle Walker. I na początku gdzieś w tym obszarze to funkcjonowało. Później troszeczkę, żeby stworzyć jeszcze w pierwszej połowie, żeby stworzyć troszeczkę przestrzeni, żeby zmusić zespół do podejścia troszeczkę wyżej, stworzyć przewagę,
ze środka pola zaczął schodzić Silva do rozegrania. To dawało jednego dodatkowego zawodnika i możliwość przegrania piłki szybciej do przodu. Także to również powodowało taką sytuację, że częściej schodził Haaland do gry, częściej był wykorzystywany tutaj, czy to do zagrania na ścianę, czy to do zagrania do jednego z bocznych obrońców, do wyjścia spod pressingu. Natomiast w taki sposób gdzieś to funkcjonowało. Przy zagraniach mówiłem też sporo o Kyle Walkerze. W momencie, kiedy piłka trafiała do Kyle Walkera, często były sytuacje, w których on też miał to miejsce. Mógł próbować prowadzenia, ale wracał z piłką i grał bezpiecznie do tyłu. Przy tym ustawieniu bardzo wysoko ustawiał się zarówno Mahrez przy linii bocznej, jak i Kevin De Bruyne, cały czas pilnowany przez Freda. W drugiej połowie trochę się to zmieniło, dlatego od razu przejdziemy, bo ta pierwsza połowa nie była zbyt ciekawa dla widzów. Tam nie działo się zbyt wiele. W drugiej połowie troszeczkę ta gra się rozkręciła i tutaj już nie będę przestawiał. Tym zawodnikiem schodzącym był Rodri. Bernardo Silva operował wyżej, natomiast Kyle Walker zaczął schodzić troszeczkę więcej do środka, ale trzeba zaznaczyć, że z tyłu nie zostawał Cancelo. Cancelo też starał się operować wyżej. I teraz ta współpraca, zacznę od tego może, od tego sektora, ta współpraca pomiędzy Walkerem, Mahrezem a De Bruyne była bardzo kluczowa i między innymi z tego padła pierwsza bramka w tym spotkaniu, bo wykorzystując tutaj tą przewagę, zawsze jeden z tych zawodników mógł mieć piłkę, mógł mieć przestrzeń, mógł mieć okazję do wykorzystania tej przestrzeni. Między innymi w ten sposób padła bramka. Tutaj z piłką, teraz nie mogę sobie przypomnieć, który to był zawodnik, ale jeden z zawodników City był ustawiony tutaj był ustawiony Kyle Walker, wykonując swój ruch, oszukał obrońcę i stworzył przestrzeń dla Kevina De Bruyne do wbiegnięcia. Ten zabrał się z piłką, dośrodkował i tam był na miejscu z ławki Jack Grealish, wykończył tą sytuację głową. I współpraca tej trójki przyczyniła się do tego, że padła bramka na 1-0 i wydawało się po bardzo mocnym początku City, że ta gra będzie szła dalej dla zespołu prowadzonego przez hiszpańskiego trenera do przodu, że to oni będą kontrolować tą grę, w końcu mieli dużo większe posiadanie, gdzieś ta gra była przez nich stymulowana. Natomiast fajny pomysł na tworzenie kontry, na tworzenie przewagi w szybkich przejściach z obrony do ataku miał Manchester United. I Manchester United wykorzystywał wysokie ustawienie zarówno Walkera, jak i wysokie ustawienie Cancelo. W momencie, kiedy United się broniło, to tutaj Rodri był ustawiony wyżej. Rodri był ustawiony wyżej, zostawał Akanji, Nathan Ake, Martial skupiający uwagę. Mamy tutaj Fernandesa, niech będzie tutaj Eriksen, to będzie Rashford. I w wielu sytuacjach było tak, że piłka była zagrywana do Fernandesa, który z wysokiego ustawienia schodził po piłkę, pokazywał się między liniami w półstrefie do zagrania piłki dłuższej i między innymi tak padła bramka na 2-1, gdzie on poszukał co prawda nie Rashforda, a Garnacho. Jeżeli się nie mylę, w pierwszej połowie można mnie poprawić ja w komentarzach, ale wydaje mi się, że w pierwszej połowie Fernandes zszedł, Rashford zszedł i w tej sytuacji Akanji ratował piłkę właściwie z linii, więc było wiele sytuacji, w których po prostu Fernandes schodząc wykorzystywał tą przestrzeń, którą tworzył sobie tym zejściem i zagrywał za linię obrony. Dodatkowo przez to, że Walker i Cancelo grali wysoko, to tutaj linia obrony też zostawiała sporo przestrzeni za sobą, którą po prostu wykorzystywał Fernandes poprzez te zagrania do Garnacho i do Rashforda. I tak z grubsza to jest tyle, jeżeli chodzi o sposób
sposób presowania, tutaj dwie rzeczy jeszcze chcę powiedzieć, sposób presowania City, oni przechodzili na 1-4-4-2, w tych sytuacjach bardzo wysoko szedł Kevin De Bruyne, ale widziałem też wiele sytuacji, w których Rodri szedł za pressingiem, w związku z czym tworzyła się przewaga w środku pola 3-2, 2-1, w zależności od tego, jak chcieli z tamtego sektora, czy to bocznego, czy z tego obszaru wychodzić zawodnicy United. I ta przewaga była wykorzystywana, i właśnie stąd też szły te szybkie ataki tworzone przez United. I jeszcze ważną rzeczą do zaznaczenia jest zatrzymanie tej współpracy Haalanda z De Bruyne, bo w tym meczu gdzieś ja też skupiłem się na innych fragmentach, ale wydaje mi się, że to jest kluczowy aspekt, jeżeli chodzi o zatrzymanie City. Wiele zespołów mniej więcej wie już, jak gra City. Jakość zawodników oczywiście jest po stronie trenera Pepa Guardioli, natomiast ważnym elementem jest to, że ta współpraca De Bruyne i Haalanda przyczyniła się do tego, że Haaland w tym momencie, teraz nie strzela, ale przed chwilą jeszcze był jednym z zawodników, który miał najwięcej bramek w historii Premier League. I nie wiadomo, czy jeżeli wróci do tego nawyku strzelania gola za golem, to czy za moment nie będzie postrzegany jako jeden z najlepszych napastników, czy najlepszy sezon w Premier League wszechczasów, tak? Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży dla tego zawodnika. I na koniec skomentuję tylko jeszcze jedną rzecz. Bramka bardzo kontrowersyjna. Ja też komentowałem zarówno na Twitterze i zastanawiałem się troszeczkę, jeżeli chodzi o tą bramkę. Myślę, że bezpieczną decyzją, jeżeli chodzi o sędziego, było po prostu odgwizdanie spalonego. Natomiast moim zdaniem sędzia ma prawo się obronić z tej sytuacji. A dlaczego? Dlatego, że Akanji, idąc za tą sytuacją, nie wykazał aż takiego zaangażowania, żeby chcieć odebrać tą piłkę. Moim zdaniem wystarczyłoby, że wbiegłby w Rashforda. Nie musiałby mijać go jakoś gdzieś tam. Próbować wjechać wślizgiem. Wystarczyłoby, że trochę by przyspieszył, wpadł w tego Rashforda, no i sędzia nie miałby tutaj podstaw do tego, żeby nie odgwizdać w tej sytuacji spalonego, bo on absorbował obrońcę. A tak z boku oglądając to, trochę starając się wybronić sędziego z tej sytuacji, to moim zdaniem Akanji zostawił troszeczkę jeszcze paliwa w baku, mógł zaatakować, nie zrobił tego. Fernandes wykorzystał ten błąd zarówno sędziów, jak i obrońców City i strzelił bramkę. I tutaj wydaje mi się, że sędzia się obroni, aczkolwiek wydaje mi się, że bezpieczną decyzją w tej sytuacji byłoby po prostu odgwizdanie spalonego, więc ja tą sytuację ze swojej perspektywy rozumiem, ale też w 100% się nie zgadzam. Taka jest też piłka, to jest też piękno piłki, że czasami decyzje nawet w erze VAR są podejmowane w taki, a nie inny sposób i to skutkuje tym, że mamy zwycięstwo United, a nie remis pomiędzy ekipami z Manchesteru i Manchester jest aktualnie czerwony, a nie niebieski, jak przez wiele sezonów, które miały miejsce, czy padały inne rezultaty niż zwycięstwo United. Także jest to chyba pierwsze od dłuższego czasu zwycięstwo, aczkolwiek to chyba można zweryfikować pomiędzy tymi zespołami. Manchester United wygrał ostatni raz 7 marca 2021 roku. 2 do 0 i wówczas w tym meczu odpalam sobie, nie był faworytem, kurs aż 7, 1,44 na Manchester City. Trenerem jeszcze był Ole Gunnar Solskjaer. W bramce Dean Henderson, Harry Maguire w składzie, Rashford, Martial, Bruno Fernandes. No, także jest kilku zawodników, którzy wciąż grają dla United, ale wówczas nie było to takie oczywiste, ale United zajęło w tym sezonie drugie miejsce, także też ten kurs musiał być spowodowany po prostu formą City, bo jeżeli zajmujesz drugie miejsce, a twój przeciwnik jest na pierwszym, oczywiście przewaga 12 punktów, natomiast kurs na ciebie to jest 7, to znaczy, że przeciwnik jest po prostu postrzegany jako dużo, dużo silniejszy, a boisko zweryfikowało,
I tak jak wspominałem, to jest też te piękno piłki, gdzie każdy może wygrać z każdym na najwyższym poziomie. I myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszą analizę. Mam nadzieję, że była zrozumiała, ciekawa i zapraszam oczywiście do subskrybowania, lajkowania i dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam, trener Beniamin. Cześć.